Kochani, witam Was serdecznie po bardzo długiej przerwie. Wiem, że nie było mnie ogrom czasu, ale stwierdziłam, że pora się w końcu tutaj też odezwać i udzielić troszeczkę. Jest godzina 7, Daniel przed chwilą poszedł do pracy. Jak widzicie, ja jeszcze jestem w piżamie, niepomalowana, całkowicie nieogarnięta. Leży tutaj mały śpioszek mój, Lilunie. A ja stwierdziłam, że idę może zjeść śniadanie, troszeczkę doprowadzę się do ładu i wrócę do Was i chwileczkę z Wami porozmawiam. Także widzimy się za chwilę. Jak widzicie, już jestem ogarnięta w miarę, bo oczywiście nie zmieniłam jeszcze bluzki od piżamy, ale po prostu jest mi tak wygodniej. Myślę, że nikomu nie będzie to przeszkadzało. Także stwierdziłam, że tak się Wam pokażę. Przyszłam tutaj do Was, żeby Wam powiedzieć, dlaczego mnie tak długo nie było. A mianowicie, jak już pewnie wiecie, myślę, że większość z Was wie, bo podzieliłam się tą informacją z Wami na Instagramie. Jestem w ciąży, aktualnie w 22 tygodniu. I w tej chwili czuję się super, naprawdę lepiej być nie może. Ale początki były bardzo ciężkie dla mnie. Także nie miałam nawet chęci na nagrywanie. Musiałam brać leki, bo nie byłam w stanie nawet wstać z łóżka, tak cały czas mnie mdliło. Ja sobie nie zdaję sprawy, jak ktoś może znosić pierwszy trymestr bez żadnych dolegliwości. Ja po prostu miałam okropnie, naprawdę okropnie. I tyle razy, co ja próbowałam ogólnie nagrać vloga, to tak za pierwszym razem zgubiłam iPhone'a, później trafiłam do szpitala. I było milion sytuacji takich i po prostu dzisiaj jak wzięłam aparat, to aż się bałam, że coś będzie nie tak. Ale bądźmy dobrej myśli. Stwierdziłam, że do Was wrócę. Nie wiem, czy będę nagrywała jakieś filmiki, czy tylko vlogi. Na razie jestem przy vlogach. Także chciałam się podzielić z Wami tą informacją dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. I postanowiłam, że trochę wrócę. Ja nie mówię, że będę tutaj dodawała filmy codziennie, ale raz na jakiś czas. Kto wie. Może będzie mnie tutaj więcej. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, pogoda jest okropna. Myślałam, że wyjdę z Lilką na jakiś dłuższy spacer za chwilę, ale nie wiem, czy Wy to widzicie, ale pada deszcz, także dłuższy spacer musi poczekać. Pewno to, co dzisiaj muszę zrobić, to zdjąć sobie te paznokcie i zrobić nowe, bo jak widzicie, mam już bardzo duży odrost i nie wygląda to zbyt ładnie. A jeśli chodzi o ciążę i o to, kogo noszę pod swoim serduszkiem, to tutaj, jak możecie zobaczyć różowe akcenty, będzie to dziewczynka. I kiedyś w którymś Q&A mówiłam, jak będzie się nazywała, także ciekawe, czy ktoś z Was pamięta. Okej, ja już się ubrałam, jak możecie zobaczyć. Nic specjalnego, po prostu ma mi być wygodnie. I będę musiała iść odebrać wyniki badań z LuxMedu, także za chwilę to zrobię. Jeszcze wyjdziemy z tą oto, co tutaj leży, panią na spacerek i pewnie później się do Was odezwę, bo nie chcę mi się brać tego ciężkiego aparatu w torebkę, także widzimy się później. Jeszcze stwierdziłam, że Wam pokażę brzuszek. Bardzo długo nic nie było widać. Teraz już się pojawił. Nie jest duży, jest malutki, ale coś zaczyna być widać w tym 22 tygodniu. Tak, koniec zbędnego gadania. Idę, zbieram się i wychodzę. Okej, ja już wróciłam, powiem Wam, że wróciłam w idealnym momencie, bo idzie taka ciemna chmura, wydaje mi się, że będzie padało. I powiem Wam, że teraz, wstyd się przyznać, ale mam cały zlew naczyń i muszę to pozmywać i troszeczkę ogarnąć, a później może coś pooglądam. Także widzimy się później. Ja troszkę ogarnęłam i teraz pora na szklankę pysznego soczku i zabieram się za oglądanie czegoś. Przebrałam się w dresy i sobie leżę. Właśnie zdjęłam jedną rączkę hybrydy. Drugą jeszcze dalej mam. Ale zaraz też to zrobię. Wybiorę lakier i dokończę to, co zaczęłam robić. I paznokcie zrobione. Dziś wybrałam kolor czerwony. Już Wam pokazuję, jaki to numerek. I to jest numer 039 Sexy Red. A oto mój głodomorek mały. Lili, co robisz? Lili? Zajęta gryzieniem kostki.
Muszę Wam powiedzieć, że się nawet rozpogodziło, jest już koło godziny 14. Daniel o 16 kończy pracę, ale jedzie jeszcze ćwiczyć, także myślę, że będzie gdzieś koło 19 i planuję spędzić z nim wieczór, także myślę, że ten vlog nie będzie jakiś bardzo długi, ale ja na swoim kanale raczej, jeśli już robiłam vlogi, to robiłam je dość krótkie, także nic się tu chyba nie zmieni. A teraz szkoda marnować dnia, szkoda tego, że świeci słońce, a ja będę siedziała w domu, więc idę z Lilą na dłuższy spacer, bo coś mi się wydaje, że to słoneczko długo świecić nie będzie. Ja wróciłam ze spaceru i zasnęłam, także jest godzina 18 i stwierdzam, że kończę tego vloga. Myślę, że już niedługo znowu się zobaczymy, także wybaczcie, że jest taki krótki, ale ciężko się tak wgryźć od nowa w te vlogi i się przyzwyczaić do tego, żeby za każdym razem wyjmować aparat. Także widzimy się już niedługo. Pa, pa!